Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po tak długiej nieobecności na YouTube. Mam nadzieję, że ktoś tutaj dzisiaj ze mną jest i obejrzy ten filmik. Przygotowałam dla Was filmik z produktami, które ostatnio używam najczęściej, takimi najbardziej ulubionymi produktami, ponieważ nie było u mnie dawno filmików takich jak ulubieńcy czy produkty chyba nawet minionego roku, które używam najczęściej, jak takie perełki. Więc pomyślałam sobie, że nagram dla Was taki filmik, a że nie było mnie prawie pół roku i nie mówiłam do Was, to taki filmik chyba wydał mi się najłatwiejszy, żeby Wam nagrać. Także słuchajcie, a jeszcze chciałam Wam powiedzieć, bo zadajecie mi bardzo dużo pytań właśnie odnośnie tego, co się u mnie dzieje, jak tam moje zdrowie, czy jestem w Polsce, czy już jestem w Australii. Pomyślałam, że Wam odpowiem. Słuchajcie, jestem jeszcze w Polsce. Pytacie mnie, czy wrócę do Australii? Nie wiem, jest to pod dużym znakiem zapytania. Zastanawiam się nad tym. Na razie staram się tutaj jakoś poukładać to wszystko, staram się załatwić wszystkie sprawy ze zdrowiem, wiadomo, rodzina, znajomi i tak dalej. Także to na razie pochłania mnie całkowicie. Do tego jeszcze pochłonęło mnie całkowicie mieszkanie, które, jeżeli ktoś wie, jak wygląda mieszkanie w stanie deweloperskim, to na pewno wie, co to znaczy. Jest to po prostu urządzenie od podstaw i pochłonęło mnie to naprawdę całkowicie, a jeszcze dużo zostało do zrobienia, ale małymi kroczkami. Także to tyle, co się u mnie działo. No wszystko to razem wzięte pochłonęło mnie całkowicie i dlatego nie miałam czasu, żeby nagrywać dla Was filmiki, ale mam nadzieję, że powoli jakoś dochodzę do siebie i będę troszeczkę częściej z Wami. Dobra, słuchajcie, bez zbędnego owijania zaczniemy od tych produktów, które najbardziej przypadły mi do gustu ostatnio. Jeżeli macie ochotę ze mną zostać, to zapraszam Was serdecznie. Zaczynajmy. Pierwsze produkty, bez których mój makijaż nie mógłby istnieć, to są po prostu pędzle. Ostatnio mam kilka pędzli, którymi wykonuję cały makijaż praktycznie, ale zanim zacznę o pędzlach, to powiem Wam o Beauty Blenderze. Ja wiem, że jest to produkt, z którego już macie przesyt, bo wszyscy o nim mówią. Uważam oczywiście, żeby był... nie powinien być taki drogi, o, tak chciałam powiedzieć, ponieważ no, za taką gąbeczkę płacić tyle pieniędzy jest to dużo. Ale chciałabym Wam powiedzieć, że naprawdę jest wart swojej ceny. Ja go kupiłam za własne pieniądze. I słuchajcie, naprawdę nakładanie podkładu tą gąbką to jest dla mnie sama przyjemność. Oczywiście nie używam jej codziennie, bo szkoda mi jej, tak? Używam albo rączek, albo pędzelka. Tego Beauty Blendera używam zazwyczaj, jak gdzieś wychodzę i potrzebuję większego krycia, żeby ten podkład się dłużej trzymał, żeby ładniej wyglądał na twarzy. To wtedy używam Beauty Blendera i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Kolejnymi takimi rzeczami, które ułatwiają mi makijaż, to są pędzle. I słuchajcie, są to pędzle 3 z firmy EcoTools i 1 firmy MAC. O tym już prawie każdy Wam mówi, to jest 217 z MAC, on jest teraz troszeczkę brudny, ponieważ robiłam nim makijaż, nie zdążyłam go jeszcze umyć. To jest po prostu podstawa każdego makijażu i uważam, że jeżeli macie zainwestować sobie w jakiś jeden pędzel z MAC, który naprawdę bardzo byście chcieli, to polecam Wam 217. Można wykonać nim cały makijaż oka, włącznie z blendowaniem, nałożeniem cienia. Ja czasami jak mam ochotę tylko na jeden cień, to po prostu tym pędzelkiem nakładam. Rewelacja, naprawdę polecam Wam serdecznie. Kolejny pędzel to jest pędzel z firmy EcoTools i jest to pędzel do bronzera i o tym pędzlu już Wam kiedyś mówiłam, podejrzewam, że większość osób też już tutaj na YouTube o nim mówi. Rewelacyjny pędzel, bardzo mięciutkie włosie, fajnie się nadaje do nakładania bronzera, rewelacyjny, polecam Wam. Kolejny pędzelek też z firmy EcoTools, to jest ten taki kabuki, bardzo fajny pędzel do torebki. Też bardzo mięciutkie włosie, malutki, słuchajcie, taki malutki. Używałam go do różu. No i przede wszystkim noszę go w torebce, kiedy potrzebuję troszeczkę popraw, to wtedy nadaje się rewelacyjnie, jest zamykany, także nie niszczy nam się i bardzo fajnie go mieć ze sobą. I kolejny pędzel to jest również pędzel z EcoTools, który udało mi się wygrać w konkursie i z czego bardzo się cieszę, bo pierwszy raz coś wygrałam, także naprawdę rewelacja. Jestem z niego bardzo zadowolona. To jest pędzel, nad którym ja się bardzo długo zastanawiałam kiedyś.
Ale jakoś tak myślałam, słuchajcie, że mam jeden pędzel do różu, mam jeszcze pędzle z maka też, które można używać do różu i pomyślałam sobie, że będzie to zbędny wydatek. Ale słuchajcie, teraz wiem, że naprawdę teraz tych pędzli nie używam, używam tylko tego. Bardzo fajnie nadaje się do różu, bo on jest taki ścięty, nadaje się fajnie do bronzera. Można nim ewentualnie sobie omieść twarz, jeżeli nam się świeci i chcemy skorzystać z pudru. Także naprawdę, jeżeli tak samo mogę powiedzieć, że jeżeli macie ochotę na jakieś pędzel z Eco Tools i chcecie jakiś taki do twarzy większy, polecam Wam serdecznie ten. Kolejnymi produktami będą to balsamy do ust. Balsamy, które... I pierwszy z nich to na pewno każdy z Was zna. Jest to balsam firmy Tisan. Uwielbiam go za zapach, za to, że pięknie nawilża nasze usta. Właśnie teraz, kiedy są te mrozy, jest rewelacyjny. Właśnie, zwłaszcza na noc, słuchajcie, uwielbiam go... Uwielbiam go właśnie używać na noc, taką grubą warstwę sobie nałożyć, bo jak na przykład robię sobie peeling ust i na noc sobie nakładam ten balsam, rano są takie mięciutkie, fajne, usta w ogóle nie są spierzchnięte, także polecam. Kolejnym balsamem jest to balsam organiczny, który można nabyć w sklepie Gaj Oliwny, do którego linka podam Wam na dole. Ja w tym sklepie zakupiłam sobie mydełka i dzięki uprzejmości Pani Marty, którą serdecznie pozdrawiam, dostałam taki błyszczyk i muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę bardzo fajny. To jest takie malutkie opakowanie, błyszczyk, który pięknie pachnie. Ja go używam już jakiś może miesiąc czy nawet dwa i słuchajcie, zużycie jest bardzo malutkie, prawie bym powiedziała minimalne. I tak samo jak balsam Tisan, ja używam je na zmianę, chociaż wiem, że nie powinnam na przykład tego zabierać ze sobą, ponieważ maczamy tutaj palcami, ale ja go uwielbiam mieć ze sobą na przykład w torebce i polecam Wam ogólnie sklep Gaj Oliwny, bo naprawdę mają rewelacyjne produkty, o których ja powiem Wam w następnym filmiku, bo to będzie filmik o pielęgnacji, a moja pielęgnacja zmieniła się całkowicie i to na plus. Kolejnymi produktami, które bardzo, bardzo, ale to bardzo lubię, to są dwa podkłady. I pierwszy z nich jest to podkład, o którym pisałam na moim blogu, do którego serdecznie Was zapraszam. Jest to podkład firmy MAC. Ja mam w kolorku C3. Jest to produkt, który ja myślę, że dopóki będzie na rynku, dopóki będę miała możliwość go kupować, będę go zawsze kupowała. Słuchajcie, jest to rewelacyjny podkład. Oczywiście nie dla osób, które potrzebują dużego krycia, bo ten podkład jest na bazie wody i on delikatnie kryje, ale jest tak lekki, że jeżeli potrzebujecie na przykład wyrównać sobie koloryt skóry, tak jak ja, ponieważ ja mam dużo popękanych naczynek i czerwone takie plamki, bardzo fajnie się go rozprowadza, jest tak naturalny na twarzy. Ten podkład to jest cały czas ten podkład, który dostałam od Pauli, więc ja go mam już może z 7 miesięcy, 8 miesięcy i naprawdę jeszcze mam go tyle, a używałam go codziennie, także naprawdę jest bardzo wydajny. Kolejny podkład to jest podkład firmy NARS i to jest NARS Sheer Glow, ja mam w kolorku Santa Fe i ten podkład również bardzo, bardzo lubię. To jest podkład, który ja używam właśnie teraz, kiedy jest zimno, ponieważ ten z maka nie nadaje się na taką pogodę, bo jak wiecie, no on jest na bazie wody, więc no nie fajnie go mieć na twarzy, więc używam ten. Jestem z niego bardzo zadowolona, pięknie i go najlepiej nakładać palcami, bo próbowałam gąbeczką, próbowałam pędzlami, ale nie ma to jak nałożymy sobie go paluszkami. Fajnie, jak go rozgrzejemy troszeczkę, ja jestem z niego bardzo zadowolona. Następnymi produktami to będą rozświetlacze. I powiem Wam, że uwielbiam używać rozświetlacza właśnie teraz, kiedy pogoda jest taka wiecie, taka zgniła i nasza cera, nasza twarz, w ogóle my jesteśmy tacy no nieweseli. To rozświetlacz rewelacyjnie wygląda na naszej twarzy, wygląda, że nasza twarz jest promienna, że nasza skóra jest zadbana. I ja ostatnio właśnie zaczęłam używać rozświetlacz firmy MAC w kolorze Pearl i jego właśnie zakupiłam pod wpływem filmików Paulinki, którą serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy będziecie, nie wiem, czy coś widać. Wygląda fajnie, tutaj jak się go nałoży troszeczkę, to taka, mówię, no wygląda jak tafla i bardzo mi się to podoba, tym bardziej, że jest w kremie i teraz, kiedy twarze nasze są troszeczkę przesuszone, bardzo fajnie to wygląda, nie podkreśla suchych skórek. Kolejnym rozświetlaczem to jest rozświetlacz firmy Dior, o którym ja również pisałam na moim blogu jakiś czas temu i to jest rozświetlacz, już Wam pokazuję, bardzo mi się podobają opakowania, że jeszcze mam takie dodatkowe. Ja mam w kolorze Amber Diamond, to jest takie pudełeczko i już Wam pokazuję, tutaj ma lusterko i ja mam tu jeszcze taki plastik. To są takie kolorki, czy będziecie coś widzieli. Pięknie wygląda na twarzy, tak
nasza twarz jest taka rozpromieniona, możemy sobie nałożyć tylko na policzki. Słuchajcie, nawet możemy sobie nałożyć go na powieki, bo ma takie kolory neutralne. Kolejne dwa produkty to są róże do policzków, które ja używam na zmianę, które bardzo lubię, zresztą po jednym możecie sami zobaczyć. Jest to róż firmy MAC Well Dress. Jest to róż, z którego ja na początku nie byłam zadowolona, dlatego że wydawało mi się, że go nie widać na policzkach, ale po jakimś czasie, po tym jak zaczęłam go używać, naprawdę stał się moim ulubionym. I róż, który używam na zmianę, bo tego jak widzicie Well Dress już mam końcówkę, to jest to róż z tej disneyowskiej kolekcji, również z firmy MAC. I to jest róż Oh So Far i on jest bardzo podobny do tego Well Dress, on wygląda tak i już Wam pokazuję kolorek. Tutaj ma lusterko, zobaczcie, kolor wygląda bardzo podobnie, jest może troszeczkę ciemniejszy, także jest bardziej intensywny niż ten Well Dress. Dwa kolejne produkty to są bronzery i to są bronzery, które dobrze znacie, firmy Chanel i firmy NARS. I muszę Wam powiedzieć, że ostatnio zaczęłam używać coraz więcej tego, ponieważ skóra jest bardziej przesuszona przez tą zimę, przez te mrozy. I on jest w konsystencji kremowej, więc lepiej troszeczkę wygląda na twarzy. To jest ta baza brązująca. Uwielbiam za zapach. Zobaczcie, ja użyłam już jakiś czas i zużycie jest naprawdę niewielkie. Może dlatego, że używam na zmianę, ale wydaje mi się, że jest bardzo wydajny. I kolejny to jest właśnie ten NARS Laguna, z którego ja na początku nie byłam zadowolona, ale może dlatego, że nie umiałam go nakładać i wydawało mi się, że robię sobie takie plamy na buzi. Ale jak nauczyłam się konturować, nauczyłam się jak nałożyć ten, jak pracować z tym bronzerem, to jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Chociaż i kolejny produkt to jest, słuchajcie, pigment z MAC-a. I to jest pigment w kolorze melon. To jest pigment, który ja używam ostatnio namiętnie, jeżeli gdzieś wychodzę i robię sobie makijaż oka, to używam tego pigmentu. Pięknie podkreśla tęczówkę oka, bardzo ładnie tak się mieni ten pigment. Także naprawdę bardzo lubię. Kolejnym produktem to jest pomadka. Pomadka firmy Chanel i to jest ta seria Róż Coco Shine. Jak wiecie, ja mam kilka pomadek z tej serii i naprawdę każdą z nich bardzo lubię. To są pomadki, które są tak jakby połączone z błyszczykiem, czyli nie jest taka typowa konsystencja pomadki, tylko jakbyście miały nałożony taki błyszczyk z kolorem. Jeśli chodzi o mnie, bardzo fajnie utrzymują się na ustach. Ja naprawdę nie mam nic im do zarzucenia. I ta jest w kolorze misia. I tak naprawdę kierowałam się nazwą przy zakupie i tę pomadkę kupiłam w Bangkoku. Jak zobaczyłam nazwę, mówię, muszę zobaczyć jaka jest w środku. I bardzo mi się spodobał kolor. Zresztą ja mam teraz na ustach, ale nie wiem jak światło odda kolor. To jest taki kolor, bym powiedziała, wpada w taki koralowy, ale bardzo taki delikatny. Nie wiem, czy będzie coś widać. Ma w sobie takie złote drobinki. I ostatnie już produkty to są, słuchajcie, produkty do paznokci, czyli lakiery. Lakiery Essie. Są to cztery kolory. Cztery kolory, które ja ostatnio używałam naprawdę na zmianę. Bardzo mi się one podobają. Pierwszy z nich to jest kolor Merino Cool. I to jest Nice is Nice, bardzo ładny lawendowy kolor, taki delikatny. Kolejny to jest Chinchilli, taki szary, naprawdę bardzo ładny i wiele osób się pyta, jak mam go na paznokciach, co to jest za kolor. I kolejny to jest Topless i Barefoot. To jest taki kolorek naturalny, taki nude, ale słuchajcie, strasznie nie lubię go nakładać na paznokcie. Tak ciężko się go nakłada, jest to kremowa konsystencja i nałożenie jego po prostu doprowadza mnie do szału, ale jak już jest na paznokciach, to wygląda rewelacyjnie. Także to tyle, jeśli chodzi o produkty ostatnich miesięcy, które ja używam bardzo często. W sumie przy każdym makijażu któryś z tych produktów wykorzystywałam. Jeżeli macie pytania odnośnie jakiegokolwiek z tych produktów, to piszcie. Postaram się Wam odpowiedzieć w komentarzach. I bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję, że jesteście ze mną, pomimo tak długiej przerwy, że piszecie do mnie komentarze, piszecie do mnie wiadomości. Naprawdę jest to bardzo miłe. No i to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego filmiku. Trzymajcie się zdrowo. Pa, pa.